dzień dobry, dobro, dziwitacie, dzień dobry, cześć, na G2 z 3% zwrotu z kodem DOBRO, gry można sobie kupić, link w opisie, zapraszam, dzień dobry, witam w kolejnym odcinku serii Die Young, umieraj młodo, rozpoczynamy, wracamy, tak. Ten odcinek kręcę z dwutygodniową przerwą od poprzedniego odcinka, ponieważ jeśli wiecie lub nie, nie było mnie w domu, byłem na Horsemenach, byłem na Poznań Game Arena, cudownie, a już wracam i od razu rzucam się w wir tej zagadki, jaką jest to, co się dzieje na tej tureckiej, znaczy tureckiej, niedaleko Turcji, wyspie, na której niektórzy są agresywni, a inni z kolei nie. W tej chwili znajdujemy się w bardzo przyjemnym miejscu. Jak wiecie z poprzedniego odcinka, link do playlisty również znajduje się w opisie, że znajdujemy się w takim, to jest chyba oliwkowy, tak mi się wydaje, że to jest oliwkowy ogród, gdzie ludzie są bardzo przyjaźni, ale wydaje mi się, że są niewolnikami, bo wszystko na to wskazuje, to notatki, które poznajdowaliśmy, że ludzie mimo wszystko są przyjaźni, ale są też zmuszani do pracy, ale nie szkodzi. Czekaj, czy ja potrzebuję wody? Nie, nie potrzebuję wody, bo mam dobre statystyki, mam jeszcze wodę w menzurce, czy jak to tam się nazywa, w bidonie. I mamy tak, chałupę tutaj. Ja tutaj trochę się pokręciłem po okolicy, bo szukałem ogniska do zapisu i je znalazłem, ale do chałupy jeszcze nie wchodziłem, bo stwierdziłem, że będzie to idealne, żeby to zrobić na odcinku. Więc no, dłonie w majtki, łapeczki w górę, subujemy, chleb zjadamy i... i co? Czemu tak muzyka nagle? Mamy tutaj pierwszą notatkę. Press tab. The sluice gate at the waterfall is out of use. It is strictly forbidden to operate the gate until the repair team intervenes. Okej, okay, czyli przy wodospadzie jest jakaś brama, która nie działa. Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Nie ma problemu. Serio? Mam pełny ten? Co ja tutaj noszę? Locked recipe. Ej, cześć, co to jest? Utility belt. Collect or craft more utility belts to increase storage capacity for raw materials. Raw materials to są raw materials. Nie. Czekaj. Uno momento, por favor. Inventory. Okej. Okay. Czekaj, bo ja tutaj mogę sobie skraftować plecak na przykład. Tylko, że nie mam skóry. To trochę przerąbane. Trochę przerąbane. Nie, nie mogę tego zrobić. Tego też nie mogę. A to mogę zrobić? No mogę niby. Okej. Okay. I co, teraz mogę więcej rzeczy nosić? Nie. Nie mogę. Ale na przykład po co mi? Wywal mnie to. To mi jest niepotrzebne. O, discard. Patyk jakiś zasrany. O, i weź sobie puchę. Czyli potrzebujemy skóry tak naprawdę, żeby sobie zrobić jak więcej plecaków albo coś takiego. Uuu, jakie zobacz, tu jajeczka z kiełbaską. My go od razu wcinamy. Dobra. Wow, eluwa. Ten jak tutaj se chilluje, zobacz. Tak, jak oddycha, nie? Ta grafika. Kurde, gościu. Hits, hits. Normal cloth. No nie, co to tam jest? Jakieś rękawiczki do wspinaczki? Pokaż. I lost the key to my locker while working near the channel downstream. Did anybody find it? Please, if you did, bring it to me. Thanks. Manuela. Okej, okay, czyli klucz do tego i tutaj są jakieś fajne rękawiczki chyba do wspinaczki, które będą nam dawać boosta, nie wiem, będziemy wyżej skakać albo lepiej się zachowywać. No dobra. Dobra, teraz... i co, już tyle? Nic więcej? Fajny obraz, chciałbym go mieć w swoim pokoju. I my przez okno. Czyli ona co, mówiła... mówiła... Down the stream. Jeśli dobrze pamiętam, bo ogólnie to ja tutaj trochę pobiegałem i znalazłem takie rzeczy jak... Tu jest taki kanion, nic w nim nie ma tak naprawdę, więc nawet nie będę schodził, bo tam trzeba później tam obiec, żeby tam wyjść. I tam jest właśnie ognisko do zapisu. O, tam, tak jak widzicie. I tam sobie zapisałem. Tylko trochę mi zajęło znalezienie tego, no bo... No nie pomyślałem, że gdzieś tam w jakimś kanale... znajduje się... znajduje się ognisko do zapisywania. O, trochę więcej patyków. Jest, 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 good, good. O, i to jest chyba rzeczka. Tak mi się wydaje. Tak, to jest rzeczka. Down the stream, yes. A tu? Find the manhole. Okej. Okay. Okej. Okay. O cholera. A czemu ja mam tam schodzić? Nie, ja tam nie chcę schodzić. Czekaj, bo tu trzeba wodę jakoś odwirować. Water flow. It seems I have to block the canal's water flow first. Okej. Okay. Zablokować jakiś...
Wow, tu może nie wchodź, co? Musimy coś innego zrobić. Okej, czyli mamy manhole. Czy nam się zaznaczyło na mapie? Nie, nie zaznaczyło nam się na mapie, to niedobrze. Powiem szczerze. Powiem szczerze, że bardzo niedobrze. Okej. Co? To, czyli czekaj. Ej, to jest do tej? No, chyba. Zaraz zobaczymy. Zaraz zobaczymy, jakiś tam upgrade chyba będzie rękawiczek, tak mi się wydaje. Bo czekaj, czekaj, tutaj muszę... Bo tak trochę... Bez sensu tutaj łażę. Czekaj, ja muszę sobie przede wszystkim to tak, to do list. I mamy tak, manhole. Close the sluice gate. To chcę mieć zaznaczone, no nie? Set as current, tak. The locker mamy. Explore the mountain pass. The other side, the campers. Some guys were attacked. No, campers. Kurczę, mamy bardzo dużo. Mamy bardzo dużo jeszcze misji do zrobienia. I nie wiem tak naprawdę, w którym kierunku iść. Czy brnąć w kierunku tej wieży? Czy tam znajduje się endgame? Czy to mi to. Okej. No, to jakieś przejście jest, coś się dzieje. The Dry River Bread, dostaliśmy tutaj achievement. Kurczę, tylko ja się chyba, wiecie co? Ja się chcę chyba cofnąć, powiem wam zupełnie szczerze. No, ja chyba chcę się cofnąć. No, bo tutaj jest ognisko i tak dalej. Może tak szybciutko sobie save'nę. Cześć, do zone. To była, czekaj, godzina, dwie godziny. Dobra, to sobie nadpiszemy, okej. Niech sobie zapiszę, ale cofniemy się, bo coś mi się wydaje, że ja tutaj mam tak, jeszcze ten rękawiczki do zdobycia. No i coś jest z tą śluzą, z tą manhole. Bardzo, bardzo źle to brzmi, manhole, ale co ja tam wiem, nie? Może godnemu chleb na myśli. Okej, tutaj idziemy, pyk. No, tak powiem, powiem wam, że tak ciężko po dwóch tygodniach, jak się wraca, znaczy ciężko, oczywiście z wielką. Ooo. Z wielką przyjemnością. The Mountain Pass. Wow. The Mountain Pass. I czy to jest... Tak, to jest tutaj. Ale co, potrzebuję klucza? O, mam klucz. Patrz, jaki jestem inżynier. Hits. No i zamknięty. Panie, ja to jednak potrafię. Dawaj mi ten złom, Menelu. Tego już się nie da? Nie da się. Nic tutaj w wodzie nie ma? Może tam coś jest? Powiem wam, że tak ciężko wrócić po dwóch tygodniach, bo jeszcze człowiek nie ma takiego flow wyrobionego, takiej... A! Kurwa! Nie! Dasz! Kurwa! A! Gnoje! Dawaj mi skórę ze szczura. No, o czym to ja mówiłem? Że człowiek takiego flow nie ma po prostu wyrobionego, żeby taka gadka się lepiła, wiecie jak jest. Także to zajmuje tak trochę, żeby tak wpaść w taki rytm nagrywania. Ej, tu jest wodospad. Za wodospadem coś jest! Za wodospadem coś jest! Ej, nie, no musimy iść za wodospad. Za wodospadem na pewno są jakieś skarby, ukryta komnata, coś takiego. A tu już nic nie widzę, no nie? Tu nie ma jak ten? Muszę też patrzeć, czy... Nie, nie ma do wspinaczki nic. No to idziemy chyba, nie? Kic! Uuuu, proszę, proszę! Kurde, jak ładnie, już mamy kolejny. Przepraszam, ty, ominęliśmy chyba jeden, nie? Co to jest tutaj za... A, to nawet nie pokazuje po obrazku. Mountain Pass mamy jeden. Okej, okay. House on the Beach, Manor Far, Costume Tower. Okej, okay, fajnie, fajnie. I możemy sobie tak, storage box. Mam tutaj swój. To odłożymy, jedzonko odłożymy, piwko odłożymy i będziemy sobie tak tutaj odkładać. Łom sobie zostawię, nóż sobie zostawię, klucz sobie zostawię, jedną apteczkę na wszelki wypadek sobie też zostawię. Okej, okay. Jest dobrze. Back. Która jest godzina? 1:26 PM. No to jeszcze nie potrzebuję. Jeszcze nie potrzebuję, żeby tam coś porobić. Napijemy się trochę wody ze strumyka. Bardzo ładnie. I lecimy dalej. Teraz, to jak stąd? Jak stąd wyjdę? O, dobra, zuch dziewczyna, kurde, ona jednak potrafi. No to fajnie, że tutaj mamy właśnie
w Mountain Passie mamy jedno źródło wody oraz skrytkę do schowania się. Tylko jedno ominąłem, wychodzi na to, że one się chyba pojawiają właśnie w taki sposób chronologiczny na tej liście, czyli to by oznaczało, że jedno gdzieś pominęliśmy. Nie wiem gdzie, wy zapewne wiecie i napiszecie mi już długo po tym, jak nagram jakieś 3 odcinki do przodu i i to nic mi nie pomoże, ale i tak dziękuję za rady, wskazówki, wasze opinie. Chociaż ostatnio to się striggerowałem. Musimy poważnie porozmawiać. Czekaj, gdzie ja idę? Gdzie jest ten dom? Tu gdzieś był dom chyba, nie? W którym były te rękawiczki. Musimy poważnie porozmawiać, no bo kurde, wuja dobrodziej, słuchajcie, wam ponagrywał na przemian materiały, krótkie, eleganckie, humorystyczne, szybkie, takie, edytowane, na którymi całkiem sporo jest pracy. Ponagrywał wam klasyczne gameplaye takie i jedni oglądają drugi oglądają pierwsze i nawet niektórzy oglądają i to, bo im to nie przeszkadza. Ale jak ja widzę takie borowiki, które kurde, normalnie zamiast napisać ładny komentarz pod serią, która im się podoba, to idą na serię, która im się nie podoba. Nic z tym złego, o gustach się nie dyskutuje, nie, że ja coś mówię. I napiszą, że kurwa im się to nie podoba i oni wolą więcej tego pierwszego. To jakbym kopa zajebał, to dopiero by było, no. Kurde, normalnie z wami to... A, wuja dobro was wychowa, kurde, koniec tego dobrego. Myk. Open locker. Co to jest? Excellent for a sturdy grip on tools. Reduce stamina loss, melee fighting no... w ten sposób, czyli to nie jest do spinaczki. To zakładasz na bitkę, jak się z kimś bijesz. Wtedy mniej staminy zużywasz. Okej. W ten sposób, dobra, my skóra nam jest potrzebna. Musimy jakieś psy, wilki, coś takiego pozabijać, żeby tego było naprawdę dużo. Co ja jeszcze tutaj mam do wykraftowania z takich fajnych rzeczy? Poison ten, healing compress to. Tutaj jakiś ręcz możemy zrobić, takie pierdoły, no nie. Na tym by mi najbardziej zależało, ale do tego potrzebujemy tak, bindingów więcej, to jest co, liny? Tak, lin potrzebujemy więcej, no i skórę, kurde, 7 skóry potrzebujemy, żeby to tutaj zrobić. Drewno mamy w razie czego, no i kotlety to... Nie, kotlety chyba nie mamy, nie mamy kotletu, bo to jest ognisko potrzebne i kotlet, a nie mam mięsa przy sobie. Ale dobra, mamy to. Weź, łyknij sobie jeszcze tutaj z bana na zdrowie. Okej, czyli teraz następnym mamy tutaj ten manhole do zbadania, który żeśmy odblokowali. Tak, to jest tam. Czy ja się zabiję, jak stąd skoczę? A nawet nie jest źle. No, bardzo dobrze. Dobra, czyli ten manhole to właśnie, nie wiem, czy to będzie kolejna skrytka? Wątpię. Ja podejrzewam, że tam coś się będzie kryć. Jakiś bunkier albo coś takiego. Hep! Hyc! Okej. Jagódki. No i co? Ej, ale tutaj halo, panie. O! Ty, no jakbym w toalecie spuścił wodę. Dosłownie. O cholera. New document added, co to jest? IPOS McCrayan SJ Military Dog Tag. Okej. Okay. Kolejny nóż. Jaki nóż dowalony? Terrible hiding place. Unless you're a sponge named Bob. Kurde, ta Daphne to ma niezłe żarty, kurde. Typo zgnity tutaj w wodzie. Przegnity do kości, a ta żarty o SpongeBobie napala. Co tutaj jeszcze mamy? Latarnia? Czekaj. Aha. Jest wielki mur, tak? Tędy uciekł. Nie, czekaj. Gdzie my jesteśmy do cholery? To jest ten Twin Towers, tu jest domek na plaży, tu jest farma Robara. Tu jest ta wieża, przez którą przechodziliśmy. Nie, to jest ta wieża, przez którą przechodziliśmy. Do muru. I my znajdujemy się gdzieś tutaj. I on tutaj pokazuje mocno, że coś się znajduje w tej dużej wieży, do której my zmierzamy. Ale tutaj też pokazuje, że jest znak zapytania i latarnia? To nie jest tam, gdzie jest ten typo zamknięty? Coś takiego? Tak mi się coś wydaje? Ale mogę się mylić oczywiście. No dobra.
A czy mi się zaktualizowała to-do list? The Campers. Dobra, teraz mamy The Campers, Explore. Kurde, mamy cały czas te Temple Ruins. Find my friend, save the prisoner. Type in the watchtower. Perhaps I could help him get out. I don't want to let him down, but I really have no clue how to find the key. Find the key. No właśnie, nie wiem, gdzie jest Explore, save the prisoner. Nie wiem, skąd to skombinować. No i Temple Ruins cały czas. I Campersi. Campersi to wydaje mi się, że... Dalej, wyłaź, wyłaź, wyłaź. Campersi, oni coś mówili, że gdzieś na plaży coś tam robili, no nie? Zaraz zobaczymy, cyk. Campers, campers, w tamtym kierunku. Okej. Kurde, szkoda, że nie można mapy przesuwać, tak żebym widział, gdzie to jest. To by mi się bardzo przydało, jakbym mógł takie rzeczy robić. A jakbym z kolei zrobił to-do list. Save the prisoner. Tylko, że on pewnie teraz, to-do list, to na mapie mi się pokaże. Nie, nigdzie mi się nie pokaże, no właśnie, czyli to nawet, no, mądra gra. Mądra gra jednak. A może byśmy, kurde, jeszcze raz do tych Temple Ruins poszli? Bo napisaliście w komentarzach, jak właśnie przez 2 tygodnie mnie nie było, że tam w Temple Ruins podobno jest jedna notka do zebrania i to by nam już skończyło tą misję. Kurde. Odkryliśmy chłopa w kanałach. Kurde, tak myślę właśnie, czy się cofnąć, bo tam chyba dalej, nie no mamy w sumie przejście, kurde no mamy, nie no brniemy dalej, nie ma co, najwyżej się cofniemy, a może nie będziemy mieli opcji, zobaczymy, może będzie opcja, może nie. Zajdźcie też, żebym spróbował nawet tak po prostu przy zapisie gry walczyć z jednym z tych typów, mówię o tych dużych takich skurwibąkach, którzy z kosami chodzą, no nie? I to jest nawet... Au! Ała! To jest nawet ten, myśl. Gdybym miał trochę odwagi w sobie. A tutaj nie da się zejść? Tam nic nie ma? Daj, sprawdźmy. Kurwa, uważaj. Tam chyba ktoś jest. Czy nie ma? A tam? Nie wiem. Nie wiem, czy... Nie wiem, czy jak ja zejdę, to czy wejdę. Wiecie? Bo tutaj też nie widzę, żeby był. To jest taki dosyć ostry spadek. I to niedobrze wróży, jakbyśmy tutaj spadli. Nie, nie będę na razie ryzykował i schodził ze szlaku. Pójdziemy sobie tak, jak nam tutaj gra pokazuje. Wracaj tu! No i gitara. Dawaj skórę, Menelu. Myk. Dobra. Zarżdżą do biednego lisa. Jaki dźwięk w ogóle wydał ten lis. Masakra jakaś. Dobra. Quick save. Dobra. Aha, słyszę wilki. Kurwa, ale jestem potężny, co nie? Dobra, teraz to już zabijamy wszystko, jestem predatorem. Daliście mi pewność siebie, to mogę zabijać. No, dopóki nie zginę, później... Myk! O kurwa, o kurwa. Ten wilk jest mocny, musimy uważać. Czy ja wziąłem skórę? Czy ja wziąłem skórę, czy nie wziąłem? Czy ja krwawię? Nie, nie krwawię. To jest jakiś pies tam chyba, nie? Tak, jakiś kundel tam łazi. Czy to jest Mountain Pass? To jest chyba Mountain Pass, prawda? Tak, to jest Mountain Pass i mamy Campers. To jakbym poszedł w tym, no właśnie, gdzieś w tamtym kierunku, to bym pewnie znalazł to, co chcę, ale tutaj widzę, że to jest i tak połączone, więc Mountain Pass i tak chyba prowadzi do regionu, który... który my chcemy. Ile mam tych skór? Crafting. Wood, hide, 3x7. Koza! Daj, zjem sobie te. Nie najbardziej przyjemny dźwięk, ale potrzebuję skóry, żeby sobie zrobić plecak, więc bardzo mi przykro. Jest mi to niezbędne. Palm oak thick. Okej, okay, okej, okay, okej, okay. Palm oak thick. Okej, okay.
O ty, kobro paskudna. Czy mogę rzucić tym? Wow. To było special. No, już po tobie. Okej, okay, idziemy dalej. Tutaj też widzę, że jest jakieś wejście na górę. Pokaż, pokaż. Pokaż, pokaż. Dawaj skórę, Menelu. Hits. Wszystko zabijam, całą populację lisów tu wyrżnę. Ale przynajmniej będę miał plecak i będę mógł więcej nosić przy sobie, co nie? O, tam leży jeden. Tutaj jakieś kozy górskie, właśnie nie wiem, czekaj. W którym kierunku my chcemy iść? Jedno prowadzi tutaj na ścieżkę, a drugie prowadzi do tego Holm Oak. Coś tam, nie? I nie wiem do końca, gdzie iść. Świnia dzika! Myk, 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 myk. O, jestem potężny. Kurde, ja te rękawiczki powinienem zakładać. Ja jestem trochę głupi, nie? Że walczę. Zgarnąłem te rękawiczki i... Raw meat. Yes, cook that campfires. Good. To do list. Craft. Ile mamy? Hide. 6 na 7. Dobra, a potrzebuję... Ty, może już mogę. Craft. O, mogę. Dawaj. Pyk. I myk. Backpack zrobiony. A, widzicie? Jednak to jest... To jest to. To jest życie. Mam... Kurde, dwa noże mam. Dwa kolejne sloty nam tutaj przyszły, ale jedno, to i tak to jest mało. Ile jakbym chciał kolejny ten zrobić? Cztery skóry, dwa binding. Ej, no to jest do zrobienia, żeby jeszcze sobie to chyba porobić, takie plecaki. Dobra. O, tutaj widzę jakieś symbole. Co się stało? To jest grób? To jest grób? Nie, to nie jest grób. Okej. Okay. Okej, okay, alright. Alright. Let me think. Kurde, ja nie lubię tych górskich takich mountain... Nie lubię mountain passu ogólnie. Póki co jest to moja najmniej ulubiona część gry z tego powodu, że ja tutaj się strasznie gubię. I tutaj już widzę, że... No właśnie. To mnie powinno gdzieś tutaj zaprowadzić, a nie widzę nigdzie przejścia. Czy tutaj nie, nie ma. Tutaj też chyba nie ma przejścia, co nie? A może jest? Ja bym tego ołka sobie sprawdził. A nie, jest, zobacz, to musi być to. Musi być to, dzika świnia tutaj jest, zaraz ją walimy na pyrkę. Kurde, prawie mi się stamina skończyła. Może byś założył w końcu te rękawiczki, dobrodzieju, co? Bo, a nie tak. Assign, remove, discard. Ty, assign, remove. Co, założyłem? Co ja z tym zrobiłem? Nie wiem. Czy ja to wywaliłem? Chciałem sobie z... Nie, no ma teraz... A nie, dobra, ma na sobie. Dobra. Mamy to. Dobra, jest good. Jakieś buty by się przydały. Albo nie wiem, hełm, czopka, coś takiego. Szkoda, że ona takich rzeczy nie umie kraftować. Witaj, kozo. Koza. Ty, jaka fajna. Dom hobbita. Jaka rewelacja. Poka mnie to. Chodzę tutaj. Halo? Halo, dzień dobry. Ty, jakiś dziadzia tu siedzi. Pszit. Witaj. Hello? Hello? They did it again. Did what again? The community take you to re-educate you. Who trespasses on this island must be re-educated. That's what they do. Okay, re-educate, trespass. Not interested. I want to get away from here. Dobra, mówimy, że nie jesteśmy zainteresowani. Not interested. I just want to get away from here. Dokładnie, tylko uciec sobie. They never let you go away. Okay.
And then the alternatives, no, there's I see you got a lot of stuff, I have to go to... Dobra, widzę, że masz dużo rzeczy, Who are you to know all these things? I was born here, and for years, I was the guardian of this island. I studied a lot. Linguistics, history, art, and I know every ancient rune on this island. I lived in peace. Then one day, with the community, things changed. And when the coup failed, things began to become unpleasant. Okej, okay, czyli gościu tutaj był jeszcze zanim tutaj rzeczy tak na nieprzyjemne się zmieniły. Był takim strażnikiem wyspy, znał się na sztuce, ruinach, każdy kamyk zna na tej wyspie. Ale jak ten jakiś taki pucz się zdarzył, czyli nie wiem jak to nazwać, no to chyba tu się zaszył. What happened? For some years, when the government gave the community permission to set up here, people from my village were given the choice to unite with them or to remain separate on a reversed area of the island. Some okay. decided to unite. Me and a few others decided to remain, but the majority left the island for good. Today, I'm the only survivor from the village. Okej, jest jedynym, który przeżył ze swojej wioski. Część tam poszła dołączyć do tych pojebów. Część uciekła z wyspy. The community doesn't give you trouble? No, I mind my business and they mind theirs. Okej. On po prostu tu się chowa i oni mu nie zawracają gitary. The community doesn't... nie wyglądają na zbyt przyjaznych. The community doesn't seem very friendly. Why do you remain here? My family of fishermen have lived here for generations. I'm a part of this place. Okej, okay, czyli no... jest rybakiem i stwierdził, że tutaj będzie mieszkał. You're attached to this island, huh? You're attached to this island, huh? Przywiązany, tak. Have you ever seen such a beautiful place? History no, ładnie tutaj jest, no, to prawda. Are one thing on this island. Have you been to the temples and tombs to the north? They are magnificent, or rather, they were, before the community ruined them. Na północy? Nie, na północy jeszcze nie byliśmy. Jeszcze nie byliśmy w tamtych regionach mapy. I see. No, dobra. Co jeszcze masz do powiedzenia? Andrzej, who are you again? I see you got a lot of stuff, I have to go now. Dobra, jakieś alternatywy? Aren't there any alternatives? Only alternative is to overcome their trials and join the community. Dobra, czyli jakieś testy musimy przejść, żeby dołączyć do tego, do społeczności. But what the fuck, they can't do this? What do you mean by the trials? Dobra, co, what do you mean by the trials? Jakie you próby? Must demonstrate to them that modern society disgusts you. Musisz zaprezentować im, że współczesne społeczeństwo cię obrzydza. Ty, to ja się nadaję do tego. Dawać adres zlecy na tą wyspę, ja tam się idealnie nadam. No, mnie też obrzydza ten współczesne społeczeństwo. What kind of community is it? Some sort of cult? What kind of community is it? Some sort of cult? They're not religious. They just have blind faith for socialism. O nie, they kurwa, komuchy. Faith for him. Dobra, nie, cofam to. Nie, cofam to. Cofam to, to jednak są komuchy. To nie, to trzeba spalić tą wyspę. Nie, to będziemy z nimi walczyć. Nie. Z żadnych socjalistów. No bueno. Why do they have so much against modern society? Co oni mają przeciwko współczesnej społeczności? Exploitation of man by man. That's what they say. No, to prawda, ale tak samo komunizm. No ale co ja tam wiem, nie będziemy o polityce przecież gadać. What the fuck? Who's him? They call him brother number one. He runs this place now. Brat numer jeden, no nieźle. But what the fuck? They can't do this! Nie mogą tego they robić! They do whatever they want. They have agreement with Turkish senior officials. Co wy gadacie, że oni z rządem tureckim pracują nawet? Czyli szukamy jakiegoś brata numer jeden, jego trzeba zabić. To jest taki towarzysz sekretarz, jego trzeba ubić i wszyscy inni pękną. Okay, I wanted to ask you another thing. Dobra, sporo informacji mam tutaj. Who are you again? I told you, I'm the old guardian of this island. Dobra, stary strażnik wyspy. Aha. Dobra, nie, no to wiemy, I see. Dobra. Dobra. I have to go dobra, now. Wszystko wiemy. Myślałem, że dziadzia... In any case, I'm not going anywhere. Dobra, czyli dziadzia po prostu jest takim informatorem. Nam tutaj parę takich rąbków tajemnicy dał na temat, dlaczego ludzie tu są tacy porąbani. Czyli ogólnie, no, jest to banda komuchów żyjąca tutaj. Jak to komuchy nie lubią nikogo innego, kto ma inne poglądy od nich. I do tego mają układy z tureckim rządem, dlatego nikt się jeszcze do tego nie przyczepił. I żeby do nich dołączyć, musimy przejść testy, czyli stać się czerwonym komuchem. No, czyli pewnie... nic nie robić i oczekiwać, że dużo dostaniemy. Ojajaj, no dobra, to nic tu nie ma, nie? Jak tak patrzę, ale zarąbisto ma tą chatę. Ja chcę taki dom.
Ja chcę taki dom w takiej, kurde, w skale, mnie strasznie jarają takie proste budowle. Lubię. Tutaj zobacz, jaki ma balkonik na górę. A? Co się dzieje? O, i tutaj mamy, dobra, no to quick save, bang, bang, bang. Piękny balkonik. I myślę, że na dzisiaj to starczy, bo tak, znaleźliśmy typa w studni, odblokowaliśmy, tak, znaleźliśmy rękawiczki do walczenia, znaleźliśmy typa w studni, potem jak zablokowaliśmy śluzy, znaleźliśmy kolejny ten safe house, w którym możemy zapisać grę i podróżować tam bez problemu. No i znaleźliśmy dziadka żyjącego w skale, który nam powiedział bardzo dużo na temat tego, co tutaj tak naprawdę się dzieje. Więc może macie jakieś głębsze teorie? Napiszcie koniecznie w komentarzu, a my widzimy się już niedługo. Ja ostro teraz, może będzie, nie wiem, jeden dzień przerwy, coś takiego od nagrywek, bo muszę parę rzeczy ze streamami podziałać, ale jak tylko, no to będą regularne odcinki codziennie. Z różnych giereczek będą turbo gameplaye, będą standardowe gameplaye. Czym chata bogata, na razie, cześć, siemano, pa!